Bracia i siostry, drodzy czciciele świętego Józefa, wszyscy szanowni uczestnicy tej Eucharystii, korzystający z telewizji Trwam i łączący się z nami przez Radio Maryja i diecezjalne Radio Rodzina. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, a wraz z wami pozdrawiam pasterza Kościoła Kaliskiego, księdza biskupa Edwarda, księdza biskupa Damiana i księży biskupów seniorów w osobach księdza biskupa Stanisława i Teofila. Nie zapominam też o studentach i profesorach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Od kiedy pamiętam, i takie jest doświadczenie wszystkich ludzi, że składając sobie życzenia różnego rodzaju, imieninowe, urodzinowe bądź z okazji ślubu, święceń kapłańskich czy zdobytego dyplomu, solenizantom lub laureatom życzymy zdrowia, pomyślności, szczęścia i Bożego błogosławieństwa. Sformułowanie tych życzeń może być bardzo różne, tak jak różni jesteśmy między sobą w naszej wrażliwości ludzkiej, w kulturze bycia, w kulturze ducha i religii. Jednak zawsze ich nośnikiem jest miłość i przyjaźń, szacunek i pragnienie szczęścia dla bliskich. Jus Boecius, filozof, którego historia nazywa ostatnim Rzymianinem, pytał w dziele o pocieszeniu, jakie daje filozofia, czy porządek rzeczy stanął na głowie, że człowiek, stworzenie żyjące i rozumne i przez to Boże, wydaje się sobie wartościowy dopiero wtedy, gdy ma na własność bezduszne przedmioty. Szczęścia życzę wszystkim, ale bez nuszczości nikomu. Moi drodzy, wolność, jaką cieszy się człowiek, została mu zadana już w jego ludzkiej naturze przez samego Boga. A jej istotnym wyrazem jest możliwość wyboru, tak jak pisał autor natchniony w Księdze Powtórzonego Prawa. Człowiek może wybierać między szczęściem i nieszczęściem, między życiem albo śmiercią, między błogosławieństwem i przekleństwem. Jednocześnie tylko świadomy i dobry wybór warunkuje życiowe powodzenie, szczęście i Boże błogosławieństwo. Przed takim wyborem stanął kiedyś święty Józef cieśla z Nazaretu, który poślubił Maryję, a ta wbrew temu, czego nie oczekiwał, była brzemienna. Jego osobista tajemnica zaufania Bogu była odpowiedzią na Boży scenariusz jego dalszego życia. Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Maryi. Moi drodzy, lęki i obawy nie są obce człowiekowi, a zwłaszcza wtedy, kiedy wyrastają z nieoczekiwanych racjonalnie sytuacji. Jednak chrześcijanin, którego życie całkowicie wpisuje się w relacje z Bogiem, pokonuje trudności, a jego siłą jest Boża łaska, która płynie z obfitego źródła odkupieńczej miłości, jakim jest Jezus Chrystus. Ten,
ukrzyżowany i zmartwychwstały, ten, który wstąpił do nieba i jest wciąż najpiękniejszą ikoną Bożego miłosierdzia. Tak moc łaski rozumiała Maryja, zarówno wtedy, kiedy usłyszała orędzie anioła w Nazarecie i z wiarą wypowiedziała Bogu swoje fiat, jak i wtedy, kiedy z hymnem Magnificat na ustach stanęła na progu domu swojej krewnej Elżbiety. Kto wierzy Bogu, nie mówię, kto wierzy w Boga, kto wierzy Bogu i ufa Jego odwiecznej miłości, nie pisze swojego egoistycznego scenariusza na życie i nie zamyka się nigdy w komforcie swojego życiowego skarbca. Jeśli postępuje inaczej, wtedy z całą pewnością nie usłyszy nawet głosu swojego najlepszego przyjaciela będącego w potrzebie. Zamkiem jego zimnego i nieczułego serca jest obojętność, którą opisują słowa dzisiejszej Ewangelii. Nie naprzykrzaj mi się. Nauka Pana Jezusa jest jednak dalekosiężna i wbrew wszystkiemu budząca nadzieję, a tym samym zaprasza słuchaczy do prośby i modlitwy. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Prośba jest przywilejem człowieka, bowiem każdy może prosić według jego własnych potrzeb i oczekiwań. Dziś, w ten październikowy wieczór, zgromadzeni w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, razem ze społecznością Wyższej Szkoły Społecznej i Medialnej w Toruniu, wraz ze swoimi profesorami i władzami uczelni, prosimy o wstawiennictwo przemożnego patrona, abyśmy jako uczniowie i świadkowie Jezusa, naszego Pana i Odkupiciela, umieli iść przez życie bez lęku, odważnie, z poczuciem własnej godności i chrześcijańskiej tożsamości. Bracia i siostry, współczesny świat, ten nam bliski i ten daleki, lubi straszyć, wręcz terroryzować ludzi mało odważnych przez różne zagrożenia natury fizycznej, psychologicznej czy obyczajowej. Wydaje mu się, że histerycznym krzykiem, ilością marszów i kiepskiej kulturowo propagandy zmieni myślenie uczniów Jezusa i dzieci wspólnoty Kościoła. Jeśli świat naszych czasów nie kocha małżeństwa, rodziny i poczętego życia i tego, które jest już u schyłku swoich dni, to egoistycznego braku miłości nie można uczynić prawem. Panem życia jest tylko Bóg i nikt inny. Obrzydliwym i wręcz bałamutnym jest dawanie dzieciom i młodzieży obyczajowych wężów i skorpionów, które pokąsają ich delikatną naturę i uczynią na zawsze stertą społecznego popiołu. Zgodnie z duchem Ewangelii, z miłością i w miłości należy odważnie bronić prawdy, jak uczył święty Jan Paweł II. Bowiem ona i tylko ona czyni człowieka prawdziwie wolnym w każdej przestrzeni jego ziemskiego życia. Bracia i siostry,
jako uczniowie Jezusa Chrystusa, nigdy nie możemy męczyć się miłością. Nawet jeśli świat tak często nie męczy się nienawiścią. Ale uczeń Chrystusa może tylko odpowiedzieć miłością. Nieustannie zatem musimy prosić dobrego Boga, aby błądzącym i pogardzającym Boże prawo pomagał otwierać księgę ich własnego sumienia. Jak nigdy w świętym roku miłosierdzia i w jubileuszowym roku 1050-lecia Chrztu Polski mamy wyjątkowy czas łaski, aby kształtować naszą chrześcijańską tożsamość, która kocha małżeństwo, rodzinę i życie. Tym samym jest ona otwarta na wszelkie Boże dary i dary ludzkie, które wspaniałomyślnie możemy między sobą dzielić. Jestem pewien, że tym, którzy tych darów potrzebują i serdecznie ich pragną, nie tylko na swoje potrzeby, ale na potrzeby swoich bliźnich, a dała tego dowody także młodzież zgromadzona na swoich światowych dniach w Krakowie, otrzymują te dary obficie, zgodnie z obietnicą Chrystusa. Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Prosząc wraz ze świętym Józefem, miejmy pewność, że Bóg, dając cokolwiek człowiekowi, nigdy nie czyni go swoim dłużnikiem, ale potwierdza mu tylko swoją odwieczną i wierną miłość. A taka miłość zawsze buduje lepszego człowieka i lepszy świat. Takiego człowieka potrzebuje nasza ojczyzna, rodziny, małżeństwa, parafie, seminaria. Takiego człowieka chce spotkać każdy z nas, lepszego, który żyje Chrystusem. Amen.